Już w przód gracze Kingwin, już zastanowicie nad kolejnymi rundami. Teraz będziemy Minis, sprytnie tutaj zrobione plecy. Na pewno zaskoczy jednego z rywali. Zobaczmy, Minis podchodzi. Cześć, witajcie moi drodzy. W dzisiejszym materiale przedstawię wam najlepsze momenty dnia dzisiejszego. A ty, jeżeli chcesz oglądać codziennie właśnie takie materiały, to pomóż mi wbić pod tym materiałem 500 łapek w górę i od razu jutro wrzucam dla was kolejny materiał. I standardowo, jak to u mnie bywa, do wygrania jest jeszcze kostka Good Knife Brightwater Minimalware. I aby wygrać, trzeba subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, polubić ten materiał, zalajkować mój fanpage, zafollowować mnie na moim nowym Instagramie, bo jeszcze nikt mnie tam nie followuje, oraz napisać komentarz z godziną, o której oglądasz ten film. Napisz w komentarzu, było dobrze Kingwin, a ja przypnę ci serduszko. I tutaj z tego miejsca pozdrawiam 5 osób, które polubiły mój film i wysłały mi to na fejsie. Jeżeli chcesz się tutaj znaleźć, to już wiesz co robić. I każda łapka to 1 euro więcej do następnego giveawaya, także łapkujcie, a teraz zapraszam już do oglądania. No i w tym powinniśmy opatrywać szanse w tym spotkaniu. Na razie tego teamplayu jeszcze Polacy pokazać się nie mogą, bo są likwidowani jeden po drugim. Zostaje tylko Minis i bardzo mocno obity Ralem. No i teraz Jacek otwiera swój worek z fragami. Jest dość inny możliwości, praktycznie już teraz, żeby jeszcze tutaj móc chwilę poczekać. Oni muszą biec w środku. Proszę, nacięcie już na celowy Fera. Fer jeszcze z drugim trafieniem. Niesamowicie gra ten zawodnik. Teraz dopiero zginął, ale to niewiele zmienia. Ale zastępuje jednego rywala na RPCT. Ale zostało jeszcze trzech i kończy Made in Brazil kolejnego fulla teamu Kingwin. Wie dokładnie o tym Małci, jest dobrze przygotowany na wejście oknem, ale Fergo uprzedza, Fallen tak samo, radzi sobie z Tazem. No i nagle z tej przewagi jednoosobowej na starcie robiła się przewaga Made in Brazil, ale tym zabrakło czasu i team Kingwin zdobywa czwarty punkt. No to jest to, o czym ja mówiłem. Mibry często atakuje właśnie, do końca pozostaje 20 sekund. No teraz musieli się tam na chwilę zatrzymać. Widzieliśmy, że tego czasu zabrakło, nie udało się podłożyć bomby. No, lubią tak czasami zmienić jednak to tempo gracze Made in Brazil. Tutaj w BS-ie jest ustawiony Minis, ma Rale na pomocy. Ten zawódki jednak podwuje, zobaczmy. Tarek po raz kolejny i to już jest duża przewaga Made in Brazil. Bombsite zajęty, jest policja w życiu, ale na moment, bo zanim jeszcze podłożyli bombę, sfragowali naszego zawodnika. Dobra forma tego zawodnika, proszę, jaka decyzja Mibru. Oni przechodzą we trójkę pod bombsite B i to jest świetne czucie gry. Tutaj wentylacji już wbiegają Polacy, cała drużyna. Coldzera z pierwszym fragiem, oj, trzeba go teraz szybko zlikwidować. Jest ten frag, Maus z czterema trafieniami. Niesamowicie, już 4 trafienia na koncie. Zobaczmy teraz, można podłożyć spokojnie bombę. Ale ten radzi sobie, wystarczy mu Glock. Teraz jednak Tarik, on wchodzi na plecy, drzwi ma otwarte, więc niepostrzeżenie może przemknąć w kierunku bombsite'u. No i zdobywa jedno trafienie, przyjmuje AK-47. Jeszcze poczekajmy, jeszcze tutaj nic nie jest rozstrzygnięte, szczególnie, że drugi frag wpada na jego konto i chciał tu rzucić Mołotowa. Gdyby to zrobił, mógłby jeszcze szukać Ritza, ale ten wybiegł już z maina. Już po jednym fragu jest odpowiedź Coldzera, ale Ralen na posterunku. No i widzimy, na spokojnie możemy sobie wejść na ten bombsite B. Dobrze, dorzucony granat pod Fallena. Proszę, 90 punktów obrażeń. Nie było tutaj Kevlaru, było też złe ustawienie Fallena, który tak naprawdę no tylko tam mógł się już skryć przed nadbiegającymi terrorystami. Klapa jednak nie może zabić o jeden, tak jednak wpada na jego konto. Tarik, Fallen, 4 na jednego, tylko mini w życiu. Jeszcze ma tutaj robione plecy i to będzie chyba kosa, tak? O, kosa nie. Od Stiłego, ajajajajaj. No a tutaj na trainie to snajper polskiej drużyny będzie miał pole do popisu. Jak na razie widzieliśmy, że Mibry weszło nam na bombsite B, porę jednak wycofali. Nie udało się jednak podłożyć bomby, no i Minis. Gdyby tak strzelał na cashu, to wydaje mi się, że wygralibyśmy tę drugą mapę. Teraz zdobywa trzeciego fraga w rundzie. Jeszcze został Fer, ale czterech rywali. Bomba nie jest zaplantowana, jest na widoku. Mają ją Polacy. No i Fer, czy on będzie tutaj mógł cokolwiek zrobić? Zauważył Taz, ależ pesteczka. Oj, teraz musi uważać Ritz. Po co pikuje? Po co wychyla? No bomba była na widoku. I został wow! Niewiarygodne, niemożliwe, nieprawdopodobne. To tak się nie powinno stać.
No, liczą na zakończenie tego w trzymapowym pojedynku, na bycie rodzynkiem, który nie musiał oddawać żadnej mapy przeciwnikowi. O, dokładnie, muszą teraz patrzeć już w przód gracze Kingmin, już zastanowić się nad kolejnymi rundami. Teraz widzimy Minis, sprytnie tutaj zrobione plecy. Na pewno zaskoczy jednego z rywali. Zobaczmy, Minis podchodzi. Jest, tak, udało się zabić Fera. Udało się też przejąć Kałacha. To ma czym odpowiedzieć, jeśli chodzi o wyposażenie. Tarik zdjął słuchawki, myślę, że to już koniec meczu. Tak przez moment to wyglądało. No, obawiam się, że mając taką przewagę wyposażenia, to Tarik mógłby nawet w tej rundzie nie zagrać, a Made in Brazil ze Stewiem mogłoby sobie świetnie poradzić. No niestety, no musimy patrzeć na dobre strony, tak? Czyli bardzo dobrze zagrany cash przez Kingwin. No i finał, tak, turnieju. Dostali się do finału, dokładnie. Dzisiaj przynajmniej dzięki temu, że takie są, mamy wyniki, a nie inne, no nie było opóźnień. Co się w ogóle stało z Bożedarem? Ja to mówiłem tak samo kilka miesięcy temu, jak wypowiadamy się na temat Bożedara, że za jakiś czas po prostu już będzie cisza o nim i tak się stało. Także to, co mówiłem, to się poniekąd sprawdziło, no ale zostałem zmieszany z gównem, krótko mówiąc. Bo podobno bolało mnie dupy, że Bożedara jest lepszy ode mnie, mimo że mnie to już nie dotyczyło, bo ja w CS-a wtedy nie grałem. No ale tacy są ludzie, no nic nie zrobisz. Ivan. Oh, okay. Or one more outside. Thanks for the block, bro. I'm pushing him. He's dead, push B in. A short one. Behind you. Oh, sorry. Last A short. Connector. Connector. Don't pick him. Plant. Loduba. Plant. Activating the bomb. Bomb has been planted. No. Co robisz to? O Boże. O, co zrobiłeś, stary kurwa. No, teraz tu możesz mówić o Boże, kurwa. Szkoda tej chuj. Wszystko pod B jest. Mid B, wentę. Wentrum wszedł. Na czerwone chcą podsadzenie w hangarze. Kurwa, jakie lagi. Co jest? I grę mi wrzuciło? O, nie ma problemu. Najlepiej powiedzieć komuś, że jest chujowy, kurwa, i że nie nadaje się do niczego, tak naprawdę samemu chuja potrafiąc, no. To jest zazdrość po prostu. Zazdrość i zawiść. Bo najlepiej to się widzi błędy u innych, ale u siebie, kurwa, jakieś błędy to ciężko. Ale taka młodzież w tych czasach, niestety. Nie patrzę na wentów. Zastanawiam się w ogóle, czy oni nie są pijani, jak ze mną grają teraz. Bo jak się ich posłucha dłużej... Zajebiste. Flika z kołpa. Ej, kłaza. Ja teraz zrobiłam taką minę na Ania Pogers, dosłownie. Że to co ja zrobiłem teraz? Tak, aż za nie mówiłam, nie? Szkoda, że nie widziałem. Morokabi. Nie. One's back. One mid. I fucked up my smoke. Oh, I killed him! Oh, oh my god. Dude, jump halls, one. Arch and halls. What the fuck? No way.
Alright.